Witam Państwa serdecznie z miejsca niezwykłego, z pałacu w Tłokini, z pałacu należącego przed wojną do rodziny Chrystowskich, do Ignacego i Zofii Chrystowskich, ważnych postaci w dziejach międzywojennej Polski, całkowicie zapomnianych, a naszym gościem jest dzisiaj doktor habilitowany Krzysztof Kaczmarski. Jesteśmy w trakcie konferencji, którą zorganizowaliśmy w pałacu po wykładzie na temat Adama Doboszyńskiego, postaci niezwykłej, zapomnianej i tragicznej. Na końcu swojego wykładu zapytał pan, czy uważamy, że pomysły i koncepcje Doboszyńskiego były idealistyczne. No były, ale tamten świat był w ogóle chyba idealistyczny bardzo, jeżeli go skonfrontować z dzisiejszą polityką, z dzisiejszą publicystyką, jak pan myśli? No na pewno tak. Chociaż był to świat, który nie był doskonały, i Doboszyński na pewno sobie jeszcze przed wojną ten idealny, jego zdaniem, świat inaczej wyobrażał. No, był wielkim krytykiem ustroju kapitalistycznego, który uważał za jedną kapitalizm, uważał za jedną z odmian materializmu, drugą odmianą był marksizm w tej wersji lekkiej, jak to pisał Doboszyński, czyli socjalistycznej i tej takiej pryncypialnej, komunistycznej. I no, Wojciech Wasiutyński, który znał Doboszyńskiego jeszcze od przedwojny, w takim jeden ze swoich książek pisał o Doboszyńskim, gdy się dowiedział, że powstaje w kraju idea, aby grób mu postawić, bo miejsce pochówku Doboszyńskiego, grób symboliczny, bo miejsce pochówku jest po dzień dzisiejszy nieznane, i zastanawiając się, co na tym grobie napisać, inżynier, prawda, ekonomista, katolik, nacjonalista, ale też użył określenia rewolucjonista, jako że te poglądy społeczno-ekonomiczne Doboszyńskiego, no, były, co tu dużo mówić, bardzo radykalne. On się inspirował myślą świętego Tomasza, społecznym nauczaniem Kościoła i dystrybucjonizmem Chestertona, którego miał okazję poznać w Anglii. I był wielkim krytykiem kapitalizmu, komunizmu, i to, co proponował, to jest, jak gdyby mówiąc ogólnie najprościej, jakaś trzecia droga, upowszechnienie własności, dekoncentracja kapitału, dekoncentracja produkcji. To jeden jego aspekt działalności, o którym warto pamiętać, a drugi to są te koncepcje ideowe, które rozwinął w czasie II wojny światowej, przebywając w Londynie, no i działalność już stricte polityczna, którą przecież prowadził od przedwojnia i z której był znany i słynny jeszcze w okresie przedwojennym, a później w czasie wojny, gdy był tym jednym z głównych i bardzo nieprzejednanych, moim przekonaniem całkowicie słusznym krytykiem polityki generała Władysława Sikorskiego. My dzisiaj nawet nie próbujemy zmierzyć się z takimi problemami, z jakimi mierzył się myślą Doboszyński. Natomiast no, łatwo można mu zarzucać właśnie idealizm. Natomiast no, współcześni publicyści, ja takich nie znam, nie starają się nawet zrozumieć, jaki jest świat postsocjalistyczny, a dystrybucjonizm to jest powód do jakichś żartów albo no, sprawa niepoważna, prawda? No, ja z własnej praktyki wiem, że jest to ciekawe zjawisko i można rozwijać dystrybucjonizm na różne sposoby, ale nie ma powszechnej akceptacji tego. Natomiast Doboszyński na tle polskich polityków, ponieważ no, był to polityk, praktyk, działacz, jawi się jako postać no, nie tyle bezkompromisowa, ale też i uczciwa. Tak? To jest człowiek, który mierzył się z rzeczywistością. Marsz na Myślenicę był, jak sam powiedział, aktem rozpaczy, no, ale też się wydarzył. To jest w tej masie gabinetowych opowiadaczy, jakimi są zwykle polscy politycy, rzecz niesłychana.
prawda? I bez precedensu nie było czegoś takiego, żeby wewnętrznie, wobec polityki wewnętrznej wyrazić taki sprzeciw i był to sprzeciw bezwzględnie autentyczny. Tak, był to sprzeciw bardzo autentyczny i to ciekawa rzecz, podjęty bez wiedzy władz Stronnictwa Narodowego. To była ze strony, jak w tym marszu uczestniczyło około 70 działaczy Stronnictwa Narodowego, była to inicjatywa Dobroszyńskiego, który, i był to właśnie, powiedział pan, cytując Dobroszyńskiego, że to taki gest, akt rozpaczy, który już nie mógł patrzeć na to, co się w powiecie myślenickim, w powiecie krakowskim w połowie lat 30. działo się tam... No właśnie, co tam się działo? No władza ówczesna sobie po dość swawolnie, tak bym to określił, postępowała, szykanując opozycję, zwłaszcza opozycję tą prawicową, czyli Stronnictwo Narodowe. Jakiekolwiek zebranie Stronnictwa Narodowe było rozwiązywane przez policję. Utrudniania kolportażu prasy narodowej. Wszelkie możliwe działania administracyjne, które miały uprzykrzać działalność Stronnictwa Narodowego. Poza tym kwestia, na to się nakładała kwestie społeczno-ekonomiczne. Dość duży odsetek ludności żydowskiej, która zmajoryzowała kompletnie handel, drobną wytwórczość. I to był, i trzeba też widzieć kontekst europejski. I to jest czerwiec 1936 rok, prawda? Tuż przed wybuchem wojny domowej w Hiszpanii, kiedy już Front Ludowy wybory w Hiszpanii wygrał i kiedy już rozpoczynał, jest 5 lat przecież po obaleniu monarchii w Hiszpanii, kiedy trwa już walka z Kościołem Dobroszyńskim. W czasie procesu w Krakowie mówił, że mówiąc o inspiracji, dlaczego akurat nie marsz na Myślenicę, że no, Kraków, gdy wrócił z ćwiczeń jako podporucznik rezerwy ćwiczeń wojskowych, Kraków jawił mu się jako druga Barcelona. To jest ciekawe bardzo. Że wprawdzie jeszcze tutaj w Krakowie nie palono kościołów, nie mordowano księży, ale te postępy Frontu Ludowego były widoczne i właśnie chcąc przeciwdziałać wpływom socjalistów, którzy tutaj bardzo blisko współpracowali z komunistami, też ta inspiracja antykomunistyczna była w tym jego akcie bardzo mocno podkreślona i widoczna. Ale przede wszystkim była to demonstracja antyrządowa, antysenacyjna. Oczywiście były w czasie samego marszu, prawda, te incydenty antyżydowskie, które były zresztą najbardziej nagłaśniane I do dzisiaj są najbardziej nagłaśniane. I do dzisiaj są najbardziej nagłaśniane, tak. To jest bardzo ciekawe, dlatego że Kraków nam się jawi jako miasto bardzo konserwatywne, a kiedy człowiek zagłębi się w historię Krakowa, zbrodni dokonywanych w Krakowie, procesów krakowskich, prowokacji politycznych, których Kraków był świadkiem, no to rzecz wygląda trochę inaczej, prawda? No więc Dobroszyński jako świadek rewolucjonizowania Krakowa, to też ciekawy przyczynek by był, no bo on to jednak wszystko pisał i miał wgląd bezpośredni, prawda? My dzisiaj oglądamy to przez jakieś szkła mocno przydymione. Chciałem zapytać o taką rzecz. Po co Dobroszyński przyjechał do Polski po wojnie? To musielibyśmy się cofnąć o kilka lat wstecz. Otóż on w listopadzie 1943 roku na łamach ostatniego, jak się okazało, numeru pisma Walka. To było ciekawe pismo, które się ukazywało od jesieni 1941 roku. Pismo konspiracyjne, wydawane metodą powielaczową przez Zygmunta Przetakiewicza, takiego przedwojennego falangistę bliskiego współpracownika Bolesława Piaseckiego. A Dobroszyński blisko był związany z Walką, ale też z pismem tym współpracował chociażby bardzo zacny kapłan, ksiądz instytucja prałat Stanisław Bełch. Otóż Dobroszyński na łamach tego ostatniego numeru Walki napisał taki artykuł pod znamiennym tytułem Ekonomia krwi. To jest późna jesień 43.
kiedy już wiadomo, że lada moment od wschodu na ziemię polskie wejdą Sowieci, czy na początku stycznia 1944 roku Armia Czerwona wkroczyła na Wujnie na ziemię polskie, przekraczając przedwojenną granicę z polsko-sowiecką. Nowoszyński miał świadomość, że oto za moment okupacja niemiecka zostanie zastąpiona okupacją sowiecką. Że w trakcie tych czterech przeszło lat okupacji niemieckiej, no naród polski się mocno wykrwawił w walce z Niemcami w wyniku terroru, straszliwego terroru niemieckiego. W związku z czym obawiał się planów powstańczych rozwijanych przez Komendę Główną Armii Krajowej. Te informacje o tych planach powstania powszechnego przecież były znane powszechnie w Londynie. Trwała już przecież, czy były już wydane rozkazy odnośnie akcji Burza, czyli takiego, jak mówiąc najprościej, łańcucha lokalnych powstań, które miały, prawda, wybuchać na tyłach wojsk niemieckich cofających się pod naporem armii sowieckiej. I Nowoszyński uważał, że powstanie powszechne, którego się obawiał, to będzie akt samobójczy. To będzie akt samobójczy, no bo uważał, że Polska, Polacy jako naród ponieśliby tak duże straty, że samo istnienie biologiczne narodu polskiego mogłoby być zagrożone. Stąd też, proszę sobie wyobrazić, on już wtedy, w 1944 roku, gdy już od kilku miesięcy po śmierci generała Sikorskiego nowym naczelnym wodzem był generał Kazimierz Sosnkowski, zwrócił się, a miał z generałem Sosnkowskim do Nowoszyński dość poprawne stosunki, zwrócił się do niego z propozycją, żeby go przerzucić do Polski. Z wiosna 1944 rok. Nawet rozważał możliwość, on, który nie miał przeszkolenia spadochronowego, że zostanie zrzucony gdzieś, niekoniecznie nad Polską, może gdzieś nad Europą, później się jakoś do Polski dostanie. Miał nadzieję, że w ten sposób, jak dotrze do Polski, to będzie wpływał na swoich politycznych przyjaciół ze Stronnictwa Narodowego, z granicy polskiej. Tutaj podejrzewam, że myślał przede wszystkim o Zbigniewie Stypułkowskim, który był członkiem czy jednym z członków cywilnego kierownictwa Narodowych Sił Zbrojnych, a wcześniej był obrońcą, jeden z obrońców Nowoszyńskiego w czasie procesu po Myślenicach, aby właśnie działać przeciwko planom i ewentualnie decyzji powstańczych. Jak wiadomo, powstanie w Warszawie wybuchło. Nowoszyński wobec sprawców decyzji o powstaniu, sprawców cywilnych i wojskowych, nie miał złudzeń, że to był straszliwy błąd, to była zbrodnia i pisał tym wprost, iż powinni oni w wolnej, niepodległej Polsce stanąć przed Trybunałem Stanu. I w 1946 roku decyduje się na powrót do Polski, jako że wie, że w kraju trwa, no, dzisiaj mówimy o tym, antysowieckie powstanie, prawda? Czyli walka z nowym okupantem i komunistami. Często jest to walka zbrojna. Nowoszyński uważał, że ta walka zbrojna z komunistami, z Sowietami nie ma sensu. Nie ma sensu, no bo to jest właśnie niepotrzebne szafowanie polską krwią. Jedzie po to, aby poprzez rozmowy z działaczami politycznymi Stronnictwa Narodowego, działaczami katolickimi, wpłynąć na to, aby czynniki polityczne nakazały tym ludziom wyjście z lasu. Aha. Wyjście z lasu. To jest koniec 1946 roku, kiedy on wraca. Zakładał, że pobędzie w kraju kilka miesięcy, pozna realia, jakie w Polsce panowały. Nie był przecież w Polsce od 1939 roku. Po czym wróci na zachód, wróci do Londynu, jako że liczył na wybuch III wojny światowej. Ta wiara zresztą była powszechna, no właśnie, powszechna. W polskim Londynie, bo tam chciał na zachodzie, w Wielkiej Brytanii, czy w Europie Zachodniej, chciał przeczekać
tę spodziewaną wojnę między Anglosasami a Sowietami, która miała w jego przekonaniu przynieść niepodległość Polsce. Tylko, że to wszystko się nie udało. Adam Dobczyński został aresztowany i zamordowany w okrutnych warunkach. Inwigilowany był od samego początku. Jak to świadczy o strukturach politycznych, czynnych podziemia, czynnych w 1946 roku na terenie Polski? Bo czy w ogóle było po co wracać? Panie redaktorze, na pewno wtedy, w roku 1946, większość ludzi o poglądach takich jak Dobczyński z Polski uciekała. Oczywiście do kraju przywali kurierzy z Zachodu, prawda? Chodziło o dostarczenie informacji, pieniędzy, chodziło też o zbudowanie tras przerzutowych, aby ten kontakt między krajem okupowanym przez Sowietów, prawda, Zachodem jakoś te szlaki udrożnić, aby ten kontakt był. Dobczyński, co jest istotne, był człowiekiem jak na owe czasy dość wysokim, szczupłym. Jego twarz była powszechnie znana, rozpoznawalna po procesach myślenickich. A więc w zasadzie od początku, gdy przekroczył, gdy wrócił do Polski, można powiedzieć, był inwigilowany. Po pół roku dosłownie, dokładnie po pół roku został aresztowany. I tak jak pan powiedział, straszne przeszło dwuletnie, czy prawie dwuletnie śledztwo połączone z torturami psychicznymi i fizycznymi. Później pokazowy proces przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie, gdzie to był proces nie tylko Dobczyńskiego, ale w jego osobie. Miał to być proces nad całym ruchem narodowym. Ruchem narodowym. Całą ideą. Całą ideą, warstwą społeczną, z której się Dobczyński wywodził, czyli ziemiaństwa. I co najstraszniejsze, Dobczyńskiego oskarżano o dla niego rzecz potworną. Dla niego polityka przez całe życie antyniemieckiego o współpracę z wywiadem niemieckim. Chodziło o upokorzenie moralne Dobczyńskiego, mimo że te wymuszone w śledztwie torturami zeznania, on na procesie odwołał, wyrok był z góry do przewidzenia, zresztą wyrok był zaplanowany, bo proces był od początku reżyserowany, kara śmierci. Zastanawiam się nad jedną rzeczą, taką puentę zrobimy, ponieważ Adam Dobczyński napisał Ekonomię krwi po to, żeby Polacy się zastanowili i nie szafowali swoją krwią, a czy warto było, żeby on swoją krew przelewał? Człowiek tej miary, publicysta, myśliciel polityczny, nawet jeżeli go będziemy nazywać idealistą, to niewiele zmienia, dlatego że publicystów i myślicieli politycznych wysokiej klasy nie mamy. Więc ekonomia myśli zamiast ekonomii krwi. Czy Adam Dobczyński dobrze zrobił? Wprost, bałbym się odpowiedzieć wprost. Bo na pewno żywy Dobczyński byłby dla sprawy polskiej bardzo przydatny, czy to w Londynie, czy nawet gdy miał szczęście przeżyć to pierwsze dziesięciolecie, czyli najbardziej krwawe komunizmu, to mógłby się Polsce do czegoś i sprawie polskiej przydać. Natomiast podejrzewam, że on na pewno w tych kategoriach na to nie patrzył. On był polskim patriotom i dla niego ofiara własnego życia nic nie znaczyła. Nic nie znaczyła, bo uważał to za rzecz naturalną. To była rzecz, którą jego przodkowie, poprzednicy, tysiące kolegów w czasie okupacji czyniło. Oddało życie za Polskę i on by na pewno tak na to nie patrzył, natomiast ma pan rację. Możemy taką refleksję wysnuć. Że lepiej by dla całej Polski niewątpliwie było, gdyby Dobczyński żył i pisał dalej. Tak jest. I tym zakończymy. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękuję. Naszym gościem był doktor habilitowany Krzysztof Kaczmarski, a bohaterem naszej rozmowy Adam Dobczyński, polityk wielkiego formatu. Dziękuję. Dziękuję bardzo.